Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie po tytule, przychodzę dzisiaj do Was z taką recenzją, opinią na temat mojej farby do włosów, którą w ostatnim czasie używam. Używałam jej już 4 razy, także 3 może 4. Także gdzieś tak około pół roku ją stosuję. Dlatego też przychodzę w takiej lwiej fryzurze, żebyście mogli zobaczyć jakby efekt, bo jestem świeżo po farbowaniu. I jak też możecie zobaczyć w tytule, przychodzę z farbą marki John Frieda i to jest Precision Foam Color, czyli to jest nic innego jak, słuchajcie, farba w piance. Ja mam kolor 2N, to jest Natural Black, czyli naturalna czerń, tak jak możecie zobaczyć na moich włosach teraz. I słuchajcie tak, farba przychodzi w takim kartoniku. Tutaj z boku też mamy oczywiście skalę, jaki kolor uzyskamy, przy jakim kolorze naszych obecnych włosów, czyli przed farbowaniem. I w opakowaniu takim mamy buteleczkę z aktywatorem, która ma numer 1. Jest to przezroczysta buteleczka z takim białym płynem. Kolejna buteleczka to jest buteleczka numer 2 z kolorem, właśnie z kolorem naszej farby. I z numerem też naszego koloru, czyli tutaj 2N. Mamy również odżywkę z numerem 3, rękawiczki i instrukcję obsługi oczywiście. I do tego mamy dołączoną pompkę, którą wkręcamy sobie do buteleczki. Jeśli chodzi o instrukcję, to tutaj oczywiście filozofii żadnej w nakładaniu tej farby absolutnie nie ma, co jest plusem, ale do tego przejdę za chwilkę. Natomiast instrukcja wygląda tak, jest to mała książeczka, którą oczywiście po rozłożeniu... Proszę bardzo, bo jeszcze nie jest całkiem rozłożona. Po rozłożeniu jest ona ogromna. I tutaj mamy jakby oczywiście instrukcje, rozpisane etapy, jeżeli farbujemy całe włosy, jeżeli farbujemy tylko odrosty, jest tu określony czas, jest również instrukcja, jak tą buteleczkę sobie tutaj zamontować i tą farbę. No i później już instrukcja, jak ją nakładać konkretnie i czas. Światło i czas. I słuchajcie tak, farba ta jest, jak już sama nazwa mówi, w piance, także konsystencja jest pianki. W momencie, kiedy ją wyciskacie, teraz możecie tutaj zobaczyć, to polega to na tym, że musicie ścisnąć buteleczkę i wtedy ta pianka pojawi się jakby na zewnątrz butelki, na waszej ręce, dłoni i możecie ją użyć. I słuchajcie, co za tym idzie, ja tą farbę nakładam samymi rękami. Także to jest też jakby, już przejdźmy do plusów, to jest też właśnie jakby plus, ta konsystencja pianki i to, że możemy ją nałożyć tylko i wyłącznie naszymi dłońmi. Także tutaj nie potrzebujemy żadnych, absolutnie, ale to żadnych przyrządów typu, wiecie, miseczka do mieszania, pędzelek, jakieś tam jeszcze różne inne dziwne rzeczy, jak to zazwyczaj przy farbowaniu jest. Konsystencja też jakby powoduje drugi plus tej farby, czyli łatwość nakładania. Słuchajcie, ja się absolutnie nie skupiam na tym, jak ja tą farbę nakładam. Nie skupiam się, żeby tutaj, wiecie, te przedziałki były równe czy cokolwiek. Ja sobie robię tak, ciach, kładę farbę. Następny przedziałek, kładę farbę. Także to jest po prostu tak banalnie proste, że naprawdę nie musicie mieć żadnych, ale też żadnych umiejętności. Z tego też względu ta farba jest bardzo dobra dla osób początkujących, które dopiero zaczynają swoją przygodę z farbowaniem. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o kolor, na który ja się farbuję, czyli kolor czarny albo jakieś ciemne brązy, czy czerwienie, rudości, bo w blondach tego problemu nie ma, to kolejnym takim plusem jest to, że ta farba nie zostawia kasku tak zwanego. Jak możecie zobaczyć na mojej głowie, nie zostawia tutaj, wiecie, od linii farby. Jak się farbujecie, to oczywiście dotkniecie gdzieś tu skóry czoła. Także nie zostawia żadnej takiej linii. Bardzo ładnie się spłukuje ze skóry. Jak potrzymacie ją tam te 20-25 minut, spłukujecie ją z włosów, ona pięknie wypłukuje się również ze skóry. Również, przede wszystkim ze skóry, z włosów nie. Przede wszystkim wypłukuje się pięknie ze skóry. Także jak widzicie, żadnych śladów, żadnego koloru na skórze nie ma. Co jest niezmiernym plusem,
czego nie uzyskałam w żadnej innej farbie, oprócz tej i oprócz farby Perfect Mousse, o której ja robiłam film lata temu. Ja Wam go tutaj podlinkuję, bo to jest nadal aktualne. Ta farba jest nadal fantastyczna, natomiast ja jej tutaj nie mogę w Anglii nigdzie dorwać, dlatego też musiałam się przerzucić na coś innego. Podczas spłukiwania też kolejny plus. Bardzo ładnie spłukuje się nadmiar tej farby. Słuchajcie, to jest pierwsza farba, przy której ja, spłukując włosy, w instrukcji jest napisane, że należy spłukiwać tą farbę do momentu, aż woda będzie czysta. Nigdy w życiu takimi farbami, wiecie, w kremie nakładanych pędzelkiem, nigdy w życiu nie udało mi się to uzyskać, żebym ja spłukiwała tą farbę i faktycznie ta woda była czysta. Natomiast przy tej farbie to trwa bardzo krótko, bardzo szybko jakby spłukujecie te włosy, i faktycznie ta woda staje się czysta. Normalnie płukacie te włosy i widzicie, że w pewnym momencie zaczyna lecieć już czysta woda bez żadnej farby. Także to jest też super. Tak szybko spłukuje się farba z włosów. Natomiast kolor na włosach nie spłukuje się prawie wcale w trakcie miesiąca. Ja farbuję swoje włosy tak średnio co miesiąc, co 3 tygodnie, co miesiąc, co 5 tygodni, różnie to bywa. Bo nie lubię tego robić. Natomiast ten kolor prawie wcale się nie wypłukuje w ciągu miesiąca, słuchajcie. Ja jedyne co to mam widoczne odrosty, natomiast tutaj na długości włosów, ja mam włosy, jak widzicie, dość długie, ten kolor jest nadal ładny, nadal intensywny, gdzie przy innych farbach czarny kolor wypłukiwał mi się na brązy, na takim miedzie, gdzieś tam w słońcu było widać, że tu gdzieś pasemko jasne, tu gdzieś pasemko jasne, także przy tej farbie tego absolutnie nie mam, mam włosy czarne. Jedyne co, no to oczywiście odrosty. I ostatni taki plus, to, który ja zauważyłam, to jest wydajność, niesamowita wydajność tej farby. Słuchajcie, mi tej farby w tej całej buteleczce zostaje jeszcze gdzieś tak tyle, czyli nie wiem, może połowa, troszkę mniej niż połowa tak naprawdę, a ja mam włosy naprawdę długie, bo zobaczcie, moje włosy sięgają aż dotąd. Także włosy są naprawdę długie. A tyle mi tej farby zostaje, że no ja jestem pod wrażeniem, naprawdę. Także jeżeli macie bardzo długie włosy, śmiało możecie sobie tą farbę kupić gdzieś tam do pasa czy za pupę. Nie ma problemu, ta jedna farba wam spokojnie wystarczy. Wydaje mi się, że właśnie przez to, że jest to konsystencja pianki, to jest to tak wydajne. I słuchajcie, przejdźmy teraz do minusów, bo kiedy przygotowywałam się do tego filmu, okazało się, że są dwa takie minusy, z czego jeden jest bardzo poważny. Pierwszy, ten mniej poważny minus, chociaż też duży, jest to cena tej farby. I słuchajcie, ja znalazłam na stronie cenę o tą farbę, znaczy cenę tej farby jakby, i było to 42,88 zł, także bardzo drogo moim zdaniem. Natomiast na wizażu, na stronie tej farby, właśnie na wizażu zamieszczonej, podana jest cena 57 zł. Nie mam pojęcia, skąd jest ta cena. W sensie, wiecie, gdzie ta dziewczyna, która publikowała ten post, jakby kupowała tą farbę za 57 zł, bo nie ma tam informacji. Natomiast jest to ogromnie dużo pieniędzy. Najtaniej, gdzie ja znalazłam tą farbę, jest to Allegro i jest to 24,99, także 25 zł za farbę. Myślę, że już jest taką ceną przystępną, bardziej drogeryjną. A za taką farbę jest to cena naprawdę bardzo dobra. Także to jeśli chodzi o pierwszy minus. A drugim minusem, tym bardzo poważnym, jest to, że ta farba jest bardzo ciężko dostępna w Polsce. I słuchajcie, nie wiedziałam o tym. Dopiero jak zaczęłam Wam szukać właśnie jakichś okazji, promocji i tak dalej, najtańszej ceny tej farby, zorientowałam się, że jest ona strasznie, ale to strasznie ciężko dostępna w Polsce, co byłam w ogóle w szoku, bo wiem, że produkty Johna Frieda są w Polsce i są one w Rossmanie, w Naturze i w ogóle we wszystkich drogeriach praktycznie, ale są to tylko produkty pielęgnacyjne. Farb chyba nie ma. Nie wiem, nie mogę znaleźć. Jeżeli są normalnie w Rossmanie, a na stronie nie są pokazane, dajcie mi koniecznie znać, bo ja jestem w takim strasznym szoku, że sobie nie wyobrażacie. I ani w Rossmanie, na stronie drogerii Rossmann, ani na stronie drogerii Natura, na Ceneo znalazłam, tak jak Wam mówiłam, 42,88, natomiast teraz są wyprzedane, czyli też nie możecie sobie stamtąd kupić. Jedyne co, to właśnie znalazłam stronę na Allegro,
Ja Wam podlinkuję na dole, bo jest to jeden sprzedający, tam on ma chyba 5 farb teraz wystawionych, jest to jeden sprzedający, ale on te farby ma. I słuchajcie, jeżeli byście byli zainteresowani tą farbą i jakimś kolorem, to tak sobie pomyślałam, że jest tam ten jeden sprzedający, który te farby sprzedaje, napiszcie do niego wiadomość prywatną, czy byłby w stanie Wam zorganizować dany kolor, który by Was interesował, konkretnie tej farby John Frieda. I właśnie na Allegro ten pan sprzedaje to po 24,99, także bardzo okazyjnie. Linki macie na dole. Jeżeli jesteście zainteresowane, to naprawdę polecam Wam odezwać się prywatnie do tego pana. I tak, kochane, ja Wam bardzo serdecznie polecam. Naprawdę jest to farba godna polecenia. Ona jest praktycznie taka sama jak ten Perfect Mousse, o którym mówiłam w filmie, który Wam podlinkowałam wcześniej na górze, który możecie sobie zobaczyć. Natomiast w Anglii Perfect Mousse jest niedostępny, ale to jest wspaniały i fantastyczny zamiennik, jeżeli spotkacie się gdzieś z tą farbą. Ja też opublikowałam ten film, bo mimo że ona nie jest dostępna w Polsce, to słuchajcie, mamy takie czasy, że bardzo dużo podróżujecie po różnych krajach. Macie możliwość wstąpienia do drogerii zagranicznej. Także jeżeli ktoś ma możliwość zajrzenia do drogerii zagranicznej, to sprawdźcie sobie tą farbę i naprawdę kupcie sobie ją, bo jest warta, jest naprawdę warta. Nałożenie jest tak proste jak tutaj na obrazku. Dla amatorów, dla dziewczyn, które próbują pierwszy raz zmienić swój kolor włosów, super ekstra. Polecam Wam w 100%. Naprawdę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę w tym filmie. Mam nadzieję, że komuś się ten film przydał, bo farba nie jest tania. Także jeżeli zastanawiacie się, czy wydać na nią pieniądze i czy nie stracicie tych pieniędzy, to ja Wam gwarantuję, że nie stracicie. Kupcie sobie, przetestujcie i na pewno będziecie zadowolone, szczególnie te ciemne kolory, przy których macie problem właśnie z kaskiem tak zwanym. To tutaj tego problemu absolutnie nie będzie. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Zostawcie łapkę w górę i suba, jeżeli Wam się podobało.